Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, nie wiem, czy będzie mnie słychać, bo tutaj słychać ptaki, żaby i różne jeszcze inne żyjątka żyjące właśnie w tym miejscu, a jesteśmy na terenie Stawów Mielickich, tutaj jest Dolina Baryczy, obszar chroniony programem Natura 2000 i jest po prostu rewelacyjnie. Przede mną staw, za mną staw, a my jedziemy sobie drogą między tymi stawami. Przyjechaliśmy do Milicza. W Miliczu poszliśmy rowery i taką bardzo przyjemną trasą rowerową przez las, przez pola. Przyjechaliśmy tutaj właśnie do kompleksu z Stawno. I teraz idziemy drogą właśnie między dwoma stawami, a potem zobaczymy, co zrobimy dalej. Jest przepięknie. No zobaczcie, pięknie. Tutaj stawów jest ponad 200. Łącznie mają one powierzchnię mniej więcej 75-77 km kwadratowych. Ptactwa, zwierzyny, jest tu naprawdę multum. Wiecie co, podglądałam w tej chwileczkę przez lunetę i tutaj jest perkos, który złapał rybę. I on właśnie płynie z nią, przy okazji ją podjada. Super, nie widziałam czegoś takiego jeszcze nigdy. This is a good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin beginning to thaw from within. Today and not tomorrow, there's no time. Tu są w ogóle w tym terenie też takie różne miejsca, gdzie można sobie przysiąść, odpocząć i zobaczcie, co znaleźliśmy. Tramwaj, zaraz zobaczymy, czy to jest jakiś numer. Zobaczymy szybko, bo coś czuję, że pierwsze kropy dreszczu spadają. Stanek Ruda Mielicka i wrocławski tramwaj. I już oddaliśmy rowery. Bardzo fajnie się jechało. Podlinkuję Wam na dole namiar na wypożyczalnię rowerów. Wszystko w porządku, możemy zrobić o tyle dobre rzeczy. A teraz ładujemy kalorie. Jesteśmy w Miliczu, w centrum, przy kościele świętego Andrzeja. Ten kościół Wam też pokażemy, bo za chwileczkę tam pójdziemy. Ale na razie czekamy na kawę i na ciasto. I woke up in the middle of the night. Na-na-na. And I wondered how you're always right. It gets me. I couldn't see what you saw in me. But you showed me how to believe. Still gets me. When I look back, I can see you're hiding, waiting for a moment. Ja się na chwileczkę się z Wami łączę, żeby powiedzieć, że Milicz to jest bardzo ładne miasteczko. Bardzo nam się to podoba. Jeżeli są wśród Was mieszkanki Milicza, pozdrawiam. A my idziemy teraz do Muzeum Bombek. Słuchajcie, idziemy do tego Muzeum Bombek, idziemy z nawigacją, a tutaj jakieś takie w
pustelne pola, magazyny wojskowe i mąż właśnie mówi, że nie takie bombki nam tutaj chwyciło. Ja się przypomniało ten taki sketch z Genowefą Pigwą, nie wiem czy pamiętacie jeszcze właśnie, że pracowała w Muzeum Bombek, no ale mamy nadzieję, że jednak idziemy w dobrym kierunku. Przy okazji jeszcze muzeum, zobaczyliśmy, jest taka sala Drucha Bolka, to jest, widzę, że zasłużona osoba dla Milicza i okolic. To jest barier, Jadrę Druga Świata, tu de Pologne, akcja medale różnego rodzaju. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, kto to był, więc ja poszukam z informacji, doczytam. Ale na pewno między innymi był sportowcem. Tutaj są też takie różne statuetki. Maratoniarz już mówi, tak. Dobra, Tour de Pologne startował. Mnóstwo tego. Dopiero widzę teraz, że on był osobą niepełnosprawną. Zobaczcie, nie ma części kończyn górnych. Tak, maratony, czyli biegą maratony. Patrzę, który rok najwcześniej, 70. Jeszcze wcześniejsze są. Jest film. Tak, nie ma, prawie nie ma. Tak. I maraton Ducha Świata ma kupę. Super, aż takie wzruszające, nie? Super. No, początek może powiedzieć. Pochodzę ze Złoczowa, powiat Złoczów, województwo tarnopolskie. W 1944 roku. Rower. Rower jego widoczny. A tu jest przyjechał drogę, zobacz. Jak się zastanawiacie, w jaki sposób trzymał kierownicę, to zobaczcie, tu właśnie są uchwyty. Takie specjalne. No i tak jeździ.
i przed muzeum jeszcze jest wystawa z Jedwilicza. Słuchajcie, jak będziecie w okolicy, przyjedźcie. Naprawdę świetne muzeum, zupełnie inny świat. Bardzo ładny w ogóle design, ładnie urządzone, no takie z rozmachem. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Tak się zmieniało miasto. Przy okazji, nie wiem czy wspomniałam, ale myśmy przyjechali pociągiem do Milicza. I wiecie, myślę, że to jest fajny sposób dla tych osób, szczególnie które na przykład nie mają prawa jazdy, albo które nie lubią jeździć samochodem, albo jeszcze z innych powodów, żeby sobie sprawdzić, czy w waszej okolicy nie ma jakichś właśnie ciekawych miejsc dostępnych pociągiem. Na Dolnym Śląsku mamy koleje dolnośląskie, które coraz bardziej rozwijają ofertę swoją i do bardzo wielu miejsc można dojechać. Ładne, czyste pociągi. I tak właśnie chcemy tym latem zwiedzać różne miejsca. I jeszcze na koniec zawędrowaliśmy sobie na taki staw miejski. On jest w Milczu, między miastem a dworcem kolejowym. I właśnie degustujemy jeszcze takie drożdżówki. Nazywa to się drożdżówka kultowa. Jest wypiekana w tej piekarni. No i smakuje faktycznie jak domowa. Bardzo dobra.